Dzień dobry, ponownie witam Państwa Piotr Dudek. W dniu dzisiejszym chcę Państwu przy pomocy no, mojej techniki obrazkowej przedstawić w, w krótki i zwięzły sposób, jak wyprowadzić formę, formę kurtyny. Będzie to instruktaż na 4-5 lat, jakby pierwsze 4-5 lat od momentu posadzenia sadzonki. Dotychczas nagrałem już filmy o wyprowadzaniu formy gujota, jak również formy sznura skośnego. Na, na, na bazie cięcia na, na rojata Filmy te były wyszły mi dość, dość długie, no i przede wszystkim wieloczęściowe, więc dzisiaj postanowiłem zastosować trochę inną technikę wykonania filmu. Udało mi się to załatwić no, w ciągu około 15 minut cały film, więc mam nadzieję, że nie będziecie czuli się Państwo zanudzeni. No nie wiem, czy wszystko udało mi się wyjaśnić, ale jakby intencją moją było tak to, żeby, żeby film jednak skrócić, żeby nie był taki, taki może nudny i, i rozwlekły. Jeżeli interesowałoby Państwa moje poprzednie filmy, to w tej chwili w okolicy mojej głowy macie Państwo zajawki do tych wcześniejszych filmów o wyprowadzaniu Goyota i, i Rojata. No to, żeby nie wyszło za długo, to już nie przenudzam. Zapraszam Państwa na, na film. Forma kurtyny idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju rusztowania o wysokości minimum 2,5 metra i wyższe, a także na ściany budynków, shop i tym podobnych obiektów. Prezentowany na filmie sposób prowadzenia takiej formy docelowo oparty jest na stałych ramionach, na których mamy czopy krzewienia. Dla potrzeb filmu założyłem, że sadzonkę na wybranym stanowisku sadzimy jesienią. Pamiętamy przy tym, aby bryłę korzeniową umieścić na głębokości około 30 cm i okryć ją żyzną glebą. Nie wybieramy stanowisk pod ścianami, na które leje się woda z okapów dachowych pozbawionych rynien. Na zimę sadzonkę okrywamy kopczykiem z ziemi, nie stosujemy pod warstwą ziemi żadnych innych materiałów. Dobrze jest przyrost sadzonki przywiązać do patyczka przed wykonaniem kopczyka. Taki sposób postępowania ułatwi nam wiosną odkrycie sadzonki i zmniejszy ryzyko wyłamania przyrostu przy odkrywaniu. Pierwszy rok wyprowadzania kurtyny. W pierwszym roku początkowo prowadzimy sadzonkę na 2-3 latorośle. Po minięciu zagrożenia wiosennymi przymrozkami, zwykle jest to około 15 maja. Wybieramy jedną najsilniejszą latorość, wiążemy ją do palika, a pozostałe wycinamy. Raczej nie polecam wyłamywania. Do końca sezonu sadzonkę prowadzimy już wyłącznie na jedną latorość. Wyrastające z kątów liści pasierby na tej latorośli przycinamy za ich drugim liściem. Gdy latorość osiągnie wysokość około 2-2,5 metra, pozbawiamy ją wierzchołka wzrostu. Czynność tą nazywamy ogławianiem. Jesienią, ewentualnie wiosną następnego roku, uzyskaną z latorośli łozę przycinamy. W zależności od siły wzrostu i stopnia zdrewnienia tniemy krótko, na 2-3 oczka lub silniejsze łozy do około pół metra, częściowo formując już pień kurtyny. Rok drugi. W drugim roku podstawowym celem jest przedłużenie pnia. W tym celu z jednego z najwyższych pąków wyprowadzamy silną latorość, Którą nie obciążamy owocowaniem i prowadzimy ją w sposób identyczny jak latorośl w roku pierwszym. Dodatkowo na sadzonkach, które w pierwszym roku rozwijały się dobrze, możemy wyprowadzić z niższych pąków dwie latorośle, i na jednej z nich dopuszczamy do próbnego owocowania. Nie pozostawiamy jednak więcej niż jedno grono, a dla odmian. O dużych gronach zalecałbym pozostawić tylko część grona. Po sezonie, jesienią, ewentualnie wiosną roku następnego wycinamy wszystkie łozy za wyjątkiem najwyższej, którą przycinamy na docelową wysokość pnia kurtyny. Tak możemy zrobić, jeżeli nasz krzew rozwijał się prawidłowo. Przy Słabszej sile wzrostu może jednak zachodzić konieczność powtórzenia schematu prowadzenia roku drugiego w trzecim roku. Rok trzeci. W trzecim roku wyprowadzamy latorośle na ramiona stałe naszej kurtyny i dopuszczamy do większego owocowania krzewu. Latorośle na ramiona wyprowadzamy z najwyższych pąków odcinka łozy stanowiącego końcowy odcinek pnia. Wyprowadzamy latorośle w przeciwnych kierunkach od pnia. W trakcie sezonu przyginamy je sukcesywnie do poziomu i mocujemy do konstrukcji, która będzie przytrzymywała ramiona kurtyny. Te latorośle na ramiona stałe nie powinny obocować. Po sezonie łozy z tych latorośli przycinamy na 6-8 pąków, tworząc początkowe odcinki ramion kurtyny. Z niższych pąków na łozie pnia wyprowadzamy od 3 do 5 latorośli, na których pozostawiamy po jednym gronie. Łącznie nie więcej jednak jak 2 Kilogramy owoców. Im mniej, tym lepiej dla krzewu. Po sezonie latorośle, które owocowały, wycinamy całkowicie, pozostawiając tylko dwa stałe ramiona, o których wspomniałem wcześniej. Na filmie widzimy obraz kurtyny po trzecim roku wyprowadzania. Jak widzimy mamy właśnie dwa, dwie łozy wyprowadzone w prawo i w lewo od pnia przymocowane do, do rusztowania kurtyny. Na tych łozach powstaną ramiona stałe wieloletnie naszej, naszej kurtyny. Rok czwarty. W czwartym roku decydujemy, jaki rodzaj cięcia zastosujemy dla naszej odmiany. Decyzja jest uzależniona od tego, przy jakim cięciu odmiana najlepiej owocuje. Klasycznego rojata, czyli krótkie cięcie łozy na dwa oczka, na czopach rozmieszczonych maksymalnie co 20 cm przedstawia prawa strona rysunku. Ten sposób cięcia proponowany jest dla odmian dobrze owocujących na najniższych pąkach na łozie. Kazanowe, czyli dłuższe cięcie łozy na 4-6 oczek na czopach oddalonych od siebie o długość równą długości przecinanych z całek łozy przedstawia lewa strona rysunku. Nie podaję odległości w centymetrach, bo dla odmian może ona być yy, różna i zależy od długości międzywęźli na łozie. Ten sposób cięcia proponowany jest dla odmian zdecydowanie lepiej owocujących na pąkach dalej oddalonych od nasady. W tym sezonie możemy również przedłużyć ramiona kurtyny, dążąc do rozbudowy formy. Natomiast na bazie opisanych powyżej sposobów cięcia formujemy pierwsze czopy krzewienia. Ramiona kurtyny przedłużamy z ostatnich pąków łus stanowiących początkowe odcinki ramion stałych i tych latorośli nie obciążamy owocowaniem. Z pozostałych pąków na łozach stanowiących początkowe odcinki ramion stałych wyprowadzamy latorośle na owocowanie i pierwsze czopy krzewienia. Dobrze będzie, jeżeli latorośle na czopy uda się wyprowadzić bez owocowania, ale nie jest to bezwzględny warunek. Łatwiej to osiągnąć przy cięciu na kazanowe, dużo trudniej przy rojacie, gdzie czopów trzeba zdecydowanie więcej. Po sezonie wybieramy łozy na czopy i tniemy odpowiednio dla rojata na 2 oczka, a dla kazanowe na 4-6 oczek. Pozostałe łozy wycinamy całkowicie. Łozy na końcach ramion tniemy na 6-8 oczek, Przyginamy do poziomu i w ten sposób przedłużamy ramiona. Na filmie widzimy ramiona stałe kurtyny po cięciu w czwartym roku formowania. Jak widzimy, ramiona są dwuczęściowe. Składają się w początkowych swoich odcinkach z jednorocznego drewna a na ich końcach są przedłużone przez odcinki łozy. Widzieliśmy, tutaj widzimy na tych odcinkach drewna jednorocznego, już mamy pierwsze czopy krzewienia. Są to czopy raczej w stylu mieszanym, więc i krótsze i, i z lewej strony widzimy dłuższą strzałkę kazanową. Rok piąty i ostatni wyprowadzania naszej kurtyny. W piątym roku forma kurtyny powinna mieć już docelową wielkość, a cięcie w tym roku i kolejnych latach powinno się sprowadzać do zapewnienia powtarzalności formy z jej optymalnym owocowaniem i zagęszczeniem. Najprościej to osiągnąć poprzez pozostawianie co roku łozy zbliżonej do roku poprzedniego liczbie płodnych oczek. Jak już było wspomniane, możemy ciąć na rojata, kazanowe, ale także w razie potrzeby możemy zastosować cięcie mieszane, stosując oba rodzaje cięcia jednocześnie. Stosowanie i obserwacja cięcia mieszanego daje nam możliwość rozpoznania jakie cięcie jest najlepsze dla naszej odmiany. To by było na tyle. Dobnęliśmy do końca filmu. Jak to mówią małolaci, jak się podobało to łapka w górę. I zostaw suba. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu. Suba można zostawić w tym okrągłym czerwonym kółeczku w okolicy mojej głowy z tym, z tym tak, z tym czerwonym gronem. Do zobaczenia Państwu.